Jeszcze dwa słowa może a propos zdemontowania tego amortyzatora. Mówię, mam doświadczenie, jeżeli chodzi o drugą stronę, tą co niestety zniszczyłem. Spokojnie możemy tutaj rozkręcić tą śrubę, bądź tutaj. To jest 19 kluczy, 17, rozkręcamy. Ten wąż, wiadomo, powinien stać w miejscu, a ruchoma jest ta druga część, która jest na klucz 17. Rozkręcamy to, wprawdzie pod ciśnieniem tutaj wyleci nam około, ja wiem, może pół litra, może no do litra płynu tego do niwomatu hydraulicznego ZHN, ale nie jest to problem, nawet robiąc później ten, rozkręcając, że tak powiem, tą poduszkę już na przykład na imadle, no to jak później to złożymy wszystko razem, zalewamy tylko płyn i to się samo odpowietrzy, także proszę nawet nic nie odpowietrzać. Spokojnie można tutaj pozwolić sobie na to, żeby to spuścić ten płyn i później zalać w zbiorniku i mówię, i to się samo odpowietrzy. Robiłem to, także na 100% to jest pewne. Nic nie musimy odkręcać, żadnego odpowietrznika tam przy zaworze do podnoszenia. Wprawdzie ja zrobiłem taką próbę, podniosłem i opuściłem samochód. Tam są dwie śrubki. No tutaj nie widać wprawdzie tego. Może się schylę, to będzie chwilę widoczny. To jest przy stabilizatorze taki zawór, no nie, z drugiej strony. Przy stabilizatorze mamy taki zawór, który reguluje wysokość podniesienia samochodu. I jak odkręcimy tam dwie śruby szóstki na kluczyk dziesiątkę, to będziemy mogli ręcznie sobie podnieść samochód do góry, ewentualnie opuścić, to tym bardziej sprawdzimy, jak to funkcjonuje po zrobieniu amortyzatora i po zalaniu płynem. No, samochód powinien z obydwu stron, wiadomo, unieść się do góry i tak samo dźwignią, ruszając w przeciwnym kierunku, powinien się opuścić, także to, jeżeli to nie działa, no to coś jest nie taka, jak zadziała, to wiadomo, że układ się sam odpowietrzył i nie trzeba nic już tam kombinować, nic robić z tym, nie? No. Dzięki.